Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku kursu programowania w języku C++. W dzisiejszym odcinku poznamy, czym są dane statyczne oraz poznamy, jak i kiedy się ich używa. Więc bez zbędnego przedłużania od razu przechodzimy do CodeBlocka, gdzie napiszemy sobie prościutki programik i wyjaśnimy, czym są te nasze magiczne dane statyczne. Ok, stworzę sobie teraz moją prostą klasę, czyli przechodzę na sam początek i aby stworzyć klasę, muszę rozpocząć to słówkiem class. I nazwę sobie moją klasę na przykład autobus, ponieważ w mojej klasie chcę, żeby była zliczana cena jakiegoś biletu, w tym wypadku cena biletu autobusowego. Więc ok, w danych prywatnych stworzę sobie taką zmienną jak int, czyli integer, liczba całkowita, stała. Ok, zaraz wyjaśnię, do czego mi ta zmienna będzie potrzebna. W sekcji już publicznej, public, stworzę sobie moją funkcję składową. Moja funkcja nie będzie nic wracać, czyli będzie typu void i nazwę moją funkcję na przykład opłata. I moja opłata będzie przyjmowała akurat zmienną integer. I nazwę ją sobie może droga, bo moja funkcja opłata będzie przyjmować długość trasy, jaką przejedzie nasz pasażer. Ok, i w mojej funkcji dokonam wyświetlenia cout i dokonam wyświetlenia na przykład opłata za, może za trasę. Ok. I tutaj sobie, dokonam obliczenia takiego, że drogę pomnożę razy moją stałą. Ok, razy stała i przejdę do nowej linii. Czyli jeżeli mój pasażer poda, że na przykład przejedzie 10 km, to będzie ta zmienna droga, czyli te 10 km będzie mnożone przez jakąś daną stałą. Czyli że na przykład stała będzie wynosiła 2 zł i nasz pasażer przejdzie na przykład 10 km, więc w sumie zapłaci 20 zł za bilet, tak przykładowo. Ok, więc stworzę sobie teraz mój obiekt. Czyli stworzę sobie obiekt i na początku muszę odwołać się do mojej klasy, czyli autobus, moja klasa i nazwa mojego obiektu, czyli pasażer 1. Ok, i poprzez obiekt pasażer 1 odwołam się do mojej funkcji składowej, czyli opłata. I w argumencie przekażę tą moją właśnie zmienną drogę. Czyli mój pierwszy pasażer przejedzie na przykład, no powiedzmy, te nasze 10 km. Ok. Uruchomię teraz mój program i zobaczymy, co się wyświetli. Jedźmy. Opłata za trasę 0. To jest całkowita nieprawda, ponieważ nie mamy tutaj nigdzie zainicjalizowanej zmiennej o nazwie stała, więc nasza funkcja nie wie, przez jaką wartość ma pomnożyć tą naszą zmienną drogę. Bo ta nasza stała może przyjmować dokładnie dowolną wartość, jeżeli nie jest zainicjalizowana jakąś wartością. Więc spróbujmy to zrobić. I pierwsza rzecz, nie możemy dokonać przypisania od razu w tym miejscu, czyli na przykład nasza stała to się równa 2 zł. Nie możemy dokonać w tym miejscu, ponieważ może wyskoczyć nam błąd kompilacji. W sumie to zależy od kompilatora, bo nasz kompilator CodeBlocksowy nas przepuści. I widzimy, że nasza droga 10 km została pomnożona przez naszą stałą, czyli 2 zł. I w sumie opłata za trasę wyszła 20 zł. Ale nie powinniśmy dokonywać takiego przypisania, ponieważ jak wspomniałem, błąd może wynikać od naszego rodzaju środowiska i rodzaju kompilatora. Jeżeli ktoś będzie pisał programy w jakimś innym
środowisku i mając inny kompilator, ten błąd może mu wystąpić, czyli ten nasz błąd kompilacji, no bo dokonywać przypisania od razu w tym miejscu nie powinniśmy robić, ale bez problemu możemy dokonać go w tym miejscu, czyli w naszej funkcji składowej, czyli tworzę sobie stała, to się na przykład równa 2 złote. Uruchomię teraz mój program i widzimy opłata za trasę 20 zł. Ale okej. Chciałbym sobie teraz stworzyć taki licznik, czyli chciałbym sobie stworzyć taką zmienną, która będzie przyjmowała tą naszą liczbę pasażerów, która akurat podróżuje tym naszym autobusem, czyli stworzę sobie funkcję publicznej, czemu nie, i nazwę sobie je int, na przykład liczba pasażerów, tak sobie nazwę moją zmienną, i w mojej funkcji składowej również dokonam takiego wyświetlenia, czyli liczba pasażerów. I tu dokonam wyświetlenia mojej zmiennej liczba pasażerów i endline na samym końcu. Uruchomię teraz mój program i zobaczymy, co się stanie. Widzimy, liczba pasażerów znów jest 0, czyli znowu to jest nieprawda. Możemy dokonać przypisania na przykład w tym miejscu, że na przykład liczba pasażerów równa się 1. OK. Uruchomię teraz mój program. Widzimy, liczba pasażerów jest równa 1. OK. Ale na razie moim autobusem podróżuje jedna osoba. Więc chciałbym, żeby do mojego autobusu siadła druga osoba. Czyli stworzę sobie kolejny obiekt typu autobus i nazwę mój obiekt na przykład pasażer, ale nie jeden, tylko 2. I poprzez obiekt pasażer 2 odwołam się do mojej funkcji składowej, czyli opłata. I ten mój drugi pasażer przejedzie na przykład 25 km. OK, uruchomię teraz mój program. No i widzimy, znowu ta nasza liczba pasażerów jest równa 1. W tym miejscu i w tym miejscu. A widzimy, że podróżuje naszym autobusem już 2 osoby. Czyli może dokonajmy w naszej funkcji składowej przypisania liczby pasażerów, czyli jeżeli wsiada już do mojego autobusu druga osoba, to wtedy moja zmienna liczba pasażerów podniesie się o 1, czyli plus plus. OK, jeszcze raz dokonam uruchomienia mojego programu i widzimy, teraz liczba pasażerów wynosi 2. Ale dlaczego tutaj jest 2 i tutaj jest 2? Na początku, jeżeli nasz autobus rusza z przystanku, w tym miejscu wsiada jedna osoba i widzimy, w tym miejscu powinna się pokazać 1. I opłata za trasę 20 zł, tego naszego pierwszego pasażera. Dojeżdżamy do drugiego przystanku i wsiada druga osoba, czyli w tym miejscu ta 2 powinna zostać. I ta nasza druga osoba płaci za trasę, na przykład te nasze 50 zł, bo pomnożyliśmy sobie naszą drogę razy naszą taką stałą. Więc aby coś takiego dokonać, posłużymy się naszymi danymi statycznymi, czyli z tego miejsca wytnę sobie deklarację mojej zmiennej liczba pasażerów i zapiszemy tą deklarację gdzieś poza tą klasą. Ponieważ jeżeli tworzymy pierwszy obiekt, w tym miejscu tworzymy pierwszy obiekt, to tu mieliśmy zadeklarowane, może przywrócę to jeszcze raz, tu mamy zadeklarowane, że liczba pasażerów jest równa 1, czyli OK. Wchodzimy do funkcji opłata i jest zapamiętane, że liczba pasażerów jest równa 1 i w tym miejscu podnosimy tą liczbę pasażerów o
o 1, czyli w sumie wynosi 2. Nasza zmienna liczba pasażerów. OK. I dokonujemy wyświetlania, liczba pasażerów i opłata za trasę. OK. I pierwszy obiekt mamy skończony. Tworzy się teraz drugi obiekt. I znowu wchodzi drugi obiekt do naszej klasy. I znowu widzi, że liczba pasażerów jest równa 1. Wchodzi tu funkcja opłata i znowu liczba pasażerów dokonuje dodania do obecnej wartości, czyli 1, znowu 1, czyli znowu wynosi 2. Stąd wynika, że i w tym miejscu mamy 2, i w tym miejscu mamy 2. Ale okej, przejdźmy teraz do naszych danych statycznych, czyli stwórzmy sobie to naszą daną statyczną, czyli żeby nasz program wyświetlał, ile aktualnie wjedziemy w autobusie osób. Aby to zrobić, na samym początku muszę zapisać typ mojej zmiennej liczba pasażerów. Czyli moja liczba pasażerów jest typem int, czyli zapisuję int. I teraz odwołuję się do naszej klasy, czyli autobus. Autobus. I teraz po podwójnym dwukropku mogę odwołać się do naszej zmiennej liczby pasażerów. Ale zapomniałem, że jednak deklarację musimy pozostawić. Ale przypisanie danych zapiszemy sobie w tym miejscu, już nie w tym. Czyli po podwójnym dwukropku mogę odwołać się do mojej liczby pasażerów. OK. I dokonam przypisania, czyli to się równa 1. OK. Tak to wygląda. I spróbujmy uruchomić ten nasz program i zobaczymy, co się wyświetli. Wyświetlił nam się błąd w tym miejscu. A dlaczego? Ponieważ nasza zmienna nie jest statyczna. Więc dopiszmy to słówką static. Static. OK. I zobaczymy, czy teraz wszystko się dobrze i poprawnie wyświetli. Widzimy liczba pasażerów 2 i liczba pasażerów 3. Może zapiszmy, że na samym początku ta nasza liczba pasażerów jest równa 0, czyli jeżeli będzie równa 0, to w tym miejscu, czyli za pierwszym wywołaniem naszej funkcji, liczba pasażerów wzrośnie o 1. I OK, i widzimy, w tym miejscu już bez problemu nam zlicza tą naszą liczbę pasażerów. Widzimy, w tym miejscu mamy 1 i ta 1 już została zapisana w pamięci, już została zapamiętana i po prostu odwołaliśmy przy drugim tworzeniu obiektu, odwołaliśmy się do naszej funkcji opłata, ale ta nasza funkcja opłata już zapamiętała, że istnieje taka zmienna jak liczba pasażerów i ona już posiada wartość 1 i po prostu tą 1 zwiększa o 2. Czyli co to są tak naprawdę te zmienne statyczne? Ale zanim to jeszcze powiem, pomyślałem, że tą naszą zmienną stała również możemy zapisać w ten oto sposób. Czyli jeszcze raz zapisuję int, czyli typ mojej stałej, bo widzimy, typ naszej stałej to jest typ integer i w tym miejscu też również muszę zapisać typ integer. Odwołuję się do mojej klasy, czyli autobus i po podwójnym dwukropku odwołuję się do naszej zmiennej stała. OK. I ta nasza stała jest równa 2 złote. OK. To już mogę sobie w sumie usunąć. Uruchomię teraz mój program. O. I dlaczego wyświetlił nam się błąd w tym miejscu? Ponieważ przy zmiennej stała również nie zapisaliśmy słówka static, czyli zapisujemy. Static. Nasza zmienna jest już statyczna. OK. Uruchomię teraz mój program. I znowu widzimy, że znowu nam działa. Ale mówiłem na samym początku, że do zmiennych prywatnych nie możemy się nigdzie odwoływać poza naszą klasą.
A w tym miejscu widzimy, że w jakiś sposób się do niej odwołałem. Ktoś może sobie pomyśleć, że w tamtym momencie mówiłem nieprawdę. Ale można powiedzieć, że w tym miejscu się do niej nie odwołałem deklaracją zmiennej, tylko przypisałem do tej mojej zmiennej stała jakąś wartość, ale tylko jeden raz mogę tak zrobić. Bo zobaczcie, że przypisując do mojej zmiennej prywatnej jakąś inną wartość, czyli po raz drugi już, zobaczcie, że zostanie wyświetlony błąd w tym miejscu. A dlaczego? Ponieważ nie mogę dokonywać takich podwójnych zapisów, jeśli chodzi o zmienne prywatne. Jeżeli tą pierwszą zmienną zakomentuję, to bez problemu zostanie mój program uruchomiony. Tylko że ceny będą już od razu wyższe, ponieważ ta nasza stała wynosi już 5 zł. Ok, także to by było na tyle. Dzięki Ci za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że Ci się spodobał i zapraszam Cię do kolejnego odcinka, który będzie już jutro o godzinie 18. Także na razie.